szacunek do konstytucji, która dla nas jest wartością, a nie tylko kartką papieru. To jest również szacunek dla państwa, dla praworządności, to jest również szacunek dla trójpodziału władzy. Mówił wiceprezydent Włocławka Krzysztof Kukucki w konferencji kandydatów do Senatu tworzących Pakt Senacki. Ta konferencja prasowa odbyła się w Bydgoszczy. Natomiast mając doświadczenia swoje samorządowe, wiemy, jak duży wpływ władza krajowa ma na funkcjonowanie samorządów. Stąd też do Senatu właśnie idę po to, żeby o problemach samorządowców, o problemach tych naszych małych ojczyzn mówić. Gospodarz konferencji bydgoski senator Andrzej Kobiak mówił o tym, że przez ostatnie lata składał szereg poprawek na rzecz regionu, które zyskiwały aprobatę Senatu, ale były odrzucane przez Sejm, gdzie większość ma Prawo i Sprawiedliwość. Startuję z okręgu, w którym jest miasto Bydgoszcz, powiat bydgoski, powiat tucholski, powiat świecki. W minionej kadencji, będąc senatorem, zgłaszałem poprawki do budżetu państwa, poprawki, które miały wesprzeć działania w naszym okręgu. Zgłaszałem potrzebę szybszej budowy drogi S10. Zgłaszałem potrzebę oczyszczenia Zachemy. Zgłaszałem potrzebę budowy wielu ośrodków kultury w Bydgoszczy, w naszym regionie. Niestety wszystkie te moje poprawki zostały odrzucone. Generalnie Senat w kadencji minionej złożył kilka tysięcy poprawek. Zostało odrzucone 99%. Czy te poprawki były złe? Czy ktoś je krytycznie, merytorycznie skrytykował? Nie. Nie było woli politycznej. Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza, który również kandyduje do Senatu, podkreślał, że przed nami szczególne wybory. To są super ważne, najważniejsze od 90 roku wybory. One pod względem wagi są tak samo istotne jak te z 1990 roku, w których moje pokolenie wywalczyło niepodległą, suwerenną Rzeczpospolitą. A dzisiaj nasze pokolenia Polek i Polaków walczą o to, aby Polska była państwem szanowanym w Europie, aby Polacy mieli prawo do decydowania o sobie, ale żyli w państwie suwerennym, w państwie, w którym liczy się ich głos, w państwie, w którym nie ma mowy o szczuciu jednego na drugiego, o nienawiści, o kreowaniu postaw tak naprawdę antyludzkie. Głęboko proszę państwa o to, abyście poszli na wybory. Poszli na wybory 15 października i oddali głos w Senacie na kandydatów zgłoszonych przez partie obecnie opozycyjne pakty w ramach paktu antysenackiego. Kandydatów, wykorzystując, że kandydujący z kilku okręgów kujawsko-pomorskiego było obecnych w jednym miejscu, pytaliśmy, czy są skorzy wesprzeć starania Bydgoszczy o powołanie metropolii bydgoskiej. Niedawno Senat przyjął ustawę o metropolii krakowskiej. Senat podjął uchwały i skierował do Sejmu w sprawie aglomeracji śląskiej. Ona jest przyjęta. Jest aglomeracja łódzka oraz na tę chwilę Kraków ostatnio i Trójmiasto. Natomiast ile jeszcze jest zgłoszonych do Komisji Ustawodawczej, to zobaczymy. Myślę, że Komisja pracuje nad takimi rozwiązaniami, żeby się przygotować właściwie, ale musi być zaangażowanie lokalnych samorządów. Myślę, że Bydgoszczy taka ustawa też by się przydała, ale będziemy się wsłuchiwać w głosy właśnie stąd, z Bydgoszczy. Jeżeli taka inicjatywa będzie, to chętnie ją przełożymy na ustawę i chętnie będziemy ją procedować w Senacie, a mam nadzieję, że również Sejm takie rozwiązanie będzie. Dopowiem tylko, trzeba mieć, proszę państwa, większość w Sejmie. I o to też apeluję, o głosowanie, żeby zgłaszać tego typu inicjatywy z Senatu. Jak będziemy mieli przekonanie, że ustawa ma szansę na przejście w Sejmie, tego typu, o metropoliach, to tym bardziej będziemy chętni do jej.